sztuce intermedialnej nowa technologia jest od samego początku nieodłączną częścią. Są projekty szczególne, interdyscyplinarne, które łączą jeszcze elementy innych dziedzin. I w przypadku projektu Piotra Madeja, Sól Ziemi, właśnie mamy do czynienia z takim szczególnym połączeniem, bo odniesienia są wielorakie, wielopłaszczyznowe, wielowątkowe, jest rodzaj scenariusza literackiego, także wchodzimy nawet w elementy teatru, są elementy instalacji, a ta instalacja nie tylko jest interaktywna, ale na przykład staje się również audiowizualną kompozycją algorytmiczną, także nie tylko widzimy, ale słyszymy, ale również mamy wpływ na tworzenie tej kompozycji. Pomysł na powstanie pracy Sól Ziemi powstał z fascynacji postacią pradziadka Franciszka Krzetkowskiego, który był górnikiem kopalni soli w Wieliczce. I sam z kolei był zafascynowany różnymi formami krystalicznymi, jakie ta sól osiąga. Jesteśmy w kopalni soli w Wieliczce. Dokładnie na trzecim poziomie znajduje się tutaj Muzeum Żub Krakowskich. Miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, to komora Grzegorza. W tym miejscu miała odbyć się obrona mojej pracy dyplomowej. Jest to komora, która była eksploatowana na początku XX wieku. Jest całkiem prawdopodobne, że w tym czasie mógł tutaj pracować mój pradziadek. Planowałem wykonanie utworu audiowizualnego, który był przygotowywany w formie instalacji site-specific, czyli dostosowanej do tego konkretnie miejsca i miał trwać około 20 minut. Część wizualna utworu miała bazować na stanowiskach laboratoryjnych, które były zaprojektowane do badania różnych zjawisk fizycznych dotyczących soli, konkretnie krystalizacji. Stanowiska laboratoryjne służące do sonifikacji procesów fizycznych związanych z solą miały być źródłem dźwięku realizowanego na żywo. Drugą warstwą dźwiękową byłyby próbki przygotowane w oparciu o materiał historyczny, który gromadziłem. Kolejnym ważnym elementem pracy była projekcja, która była tworzona zarówno z udziałem tych stanowisk laboratoryjnych, jak i rejestracji poklatkowej, a więc też animacji, jak również animacji komputerowej, nawiązującej do postaci pradziadka i jego historii. Projekt Sól Ziemi to połączone ze sobą nauka, technologia, historia, sztuka i muzyka, składające się w jedną całość. Przy pomocy takiego współczesnego języka sztuki intermedialnej miałem zamiar opowiedzieć pewną historię. Jeden z tych instrumentów oparty jest na mikroskopie USB. Mikroskop obserwuje roztwór nasycony soli, który w odpowiednim czasie krystalizuje i ten proces możemy obserwować niemal w czasie rzeczywistym. Następnie obraz jest poddawany sonifikacji i możemy go usłyszeć. Kolejny instrument oparty jest o Arduino. Jest to model Arduino Pro Micro, które w tym wypadku zostało zaprogramowane jako woltomierz. Ten woltomierz mierzy napięcie powstające w ogniwie wolty składającym się z elektrody cynkowej, miedziowej, zanurzonych w elektrolicie. I teraz operując tymi elektrodami zmieniam ręcznie ilość prądu wygenerowanego i tą ilość mierzoną zamieniam w komputerze na dźwięki. Trzeci instrument, a właściwie kontroler, nazywam roboczo taką stacją mikroklimatyczną. Oparty jest również o Arduino Pro Micro, do którego podłączone są dwa czujniki temperatury i wilgotności. Czujnik zanieczyszczenia powietrza cząsteczkami stałymi, czyli pyłem, oraz czujnik ciśnienia atmosferycznego, czyli cyfrowa wersja barometru. Odczyty z tych czujników przekazywane są do komputera co sekundę
i na podstawie wartości, które płyną, jest tworzona struktura rytmiczna według specjalnego algorytmu, który dokładnie opisuje w części teoretycznej swojej pracy. No niestety zdarzyło się tak, że pojawił się na świecie wirus i funkcjonowanie kopalni, muzeum, no i właściwie całego świata zostało przez chwilę zatrzymane. Musiałem się chwilę zastanowić, w jaki sposób ewentualnie wykorzystać te materiały, które już mam, żeby zaprezentować je w troszkę innym kontekście, w innej formie. Mając troszkę więcej czasu do dyspozycji, przemyślałem cały kształt pracy dyplomowej i uznałem, że najlepszą formą w zaistniałej sytuacji będzie obrona online. Postanowiłem przygotować replikę komory Grzegorza przy pomocy narzędzia związanego z produkcją gier komputerowych. Skorzystałem z programu Unity, w którym udało mi się stworzyć wirtualną kopię fragmentu muzeum i następnie przeniosłem do tego fragmentu muzeum część dokumentacji pracy, cyfrowe repliki swoich stanowisk laboratoryjnych i animacje pradziadka oraz krystalizacji soli. Technologia w projekcie Sól Ziemi tworzy taką tkankę budującą, dzięki której jestem w stanie opowiedzieć pewną historię językiem sztuki. Dzięki symbiozie tych elementów, jakimi są nowe media, muzyka, technologia, powstaje zupełnie inny rodzaj narracji artystycznej. Dzięki temu możemy doświadczyć pewnej historii na zupełnie inny sposób niż zwykle to jest w przypadku tradycyjnych mediów. Związek sztuki z nauką jest też od wielu lat naturalnym procesem i też występuje w różny sposób. I teraz technologia, której my używamy, może być albo technologią wyjątkową, używaną do bardzo określonych celów, albo może być technologią ogólnie dostępną, czyli taką, która jest powszechnie używana, więc to nawiązanie do technologii stosowanej w grach komputerowych jest jednym z tych odniesień. Dla mnie nauka, sztuka i nowa technologia są to te trzy ogniwa, które się łączą w sposób naturalny od paru dziesięciu lat.